Serdecznie witamy na dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona przedstawieniu nowych informacji związanych z budową stadionu miejskiego w Katowicach. Jak Państwo wiedzą, jako Urząd Miasta tutaj komunikowaliśmy w tej sprawie pod koniec zeszłego roku. Zobowiązaliśmy się też, że kiedy będą nowe informacje, również to Państwu będziemy przedstawiać. No i dlatego dzisiejsza konferencja. Podczas konferencji wystąpią Pan Marcin Krupa, prezydent Katowic. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność na tej konferencji. Konferencja dość ważna, bo też inwestycja ważna. Myślę, inwestycja, która najdłużej czeka na swoją realizację z historii wszystkich działań naszego miasta. Inwestycji zawsze było odkładane na kolejny plan, ponieważ były ważniejsze działania do zrealizowania i też takie działania realizowaliśmy w pierwszej kolejności. Dzisiaj mamy zakończoną oczywiście strefę kultury, mamy przebudowany rynek, mamy w trakcie realizacji węzły drogowej i centra przesiadkowe, więc te takie ważne elementy wielomilionowe, wielobudżetowe i wreszcie przyszedł czas na budowę stadionu miejskiego. Stadionu miejskiego takiego na miarę stolicy ponad 2-milionowej metropolii. I to chcemy zrealizować. Ja z tego projektu nigdy się nie wycofywałem, mimo różnych nastrojów, mimo różnych sytuacji, które miały miejsce. A jedna z nich to oczywiście niejako finiszowanie co do kwestii podjęcia określonych decyzji realizacyjnych. Ubiegły rok, koniec ubiegłego roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten projekt znacznie przewyższa nasze założenia finansowe. I tu należało rozpocząć określone działania, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, mając już naprawdę dobre doświadczenie w realizacji wielu dużych inwestycji, że przy tego typu sytuacjach trzeba usiąść do stołu i przedyskutować temat i podjąć określone decyzje. Do tego stołu usiedliśmy razem tutaj z firmą RS Architekci. Bardzo serdecznie dziękuję za tą dobrą współpracę, mam nadzieję, która pozwoliła na to, że wypracowaliśmy określone porozumienie sięgające do założeń przedkonkursowych, do założeń przede wszystkim finansowych przedkonkursowych i to będziemy chcieli zrealizować. O szczegółach za chwilę powie pan wiceprezydent Bogumił Sobla. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, kiedy w grudniu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa za Państwa pośrednictwem mieszkańców opinię publiczną o otrzymanym kosztorysie dla wykonanego projektu stadionu miejskiego, mogę użyć przenośni, że jeśli idzie o relacje nasze jako inwestora i wykonawcy projektu, byliśmy tu na dwóch przeciwległych brzegach bardzo szerokiej rzeki. Myślę, że w ciągu tych dwóch miesięcy, które minęły, zrobiliśmy bardzo dużo, by wybudować trwałe połączenie między tymi brzegami. Myślę, że już z tych dwóch stron podaliśmy sobie ręce. Tak jak pan prezydent powiedział wczoraj wspólnie z panem prezesem Śledzoną, podpisaliśmy porozumienie w tej kwestii, no i teraz musimy sprawić, by ten most, używając dalej przenośni, był trwały, stabilny i by pełnił swoją funkcję. Ostatecznie to, co udało nam się wynegocjować, opiewa na kwotę 186 milionów złotych netto, 230 milionów złotych brutto dla pierwszego etapu w pełni funkcjonalnego, czyli stadion na 15 tysięcy miejsc, hala na 3 tysiące miejsc i dwa wojska parkingowe plus dwa wojska treningowe plus parking i w drugim etapie, tak jak zresztą to było pierwotnie przewidywane, dodatkowe 4 wojska treningowe, natomiast one, tak jak już wcześniej informowaliśmy, wymagają zmiany studium i potem dostosowania tego naszego prawodawstwa krajobrazowego, przestrzennego do tych wymagań. Koszt drugiego etapu to około 40 milionów złotych brutto. Otrzymamy kosztorys inwestorski zgodnie z podpisanym porozumieniem do dnia 31 marca. On będzie konsumował te wszystkie zmiany, które uzgodniliśmy. Wtedy jeszcze raz zweryfikujemy, czy to, co omówiliśmy, to, co wspólnie przeanalizowaliśmy, to, co wstępnie weryfikowaliśmy, znajduje potwierdzenie w dokumentacji. Mam nadzieję, że tak się stanie.
Projekt budowlany dla pierwszego etapu mamy otrzymać do 31 maja. Dokumentację wykonawczą również w tym terminie, a projekt budowlany dla drugiego etapu i projekt wykonawczy dla drugiego etapu do dnia 30 czerwca tego roku. Potem uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i zakładam, że w przyszłym roku, panie prezydencie, wbijamy łopatę i startujemy. Czas realizacji takiego przedsięwzięcia myślę, że 2,5 roku, z pełną pokorą i świadomością tego, jak w dzisiejszych czasach przebiegają procesy inwestycyjne, jak przebiegają procesy wyboru wykonawców. Wszystko, co pan prezydent teraz powiedział, omówiliśmy w ostatnich paru miesiącach. Ja bym może tylko powiedział to na tym 900 metrów, 400 przez Płotki. Ale z przeszkodami. Mamy ten cel osiągnięty. Ja bym może na wstępie pozwolił sobie podziękować za bardzo konstruktywne podejście współpracy pana prezydenta, ale chciałbym też z tej okazji skorzystać i podziękować wszystkim architektom i inżynierom, którzy pracują przy tym projekcie i nadal będą pracowali. Bo nie jest to tak, że my tutaj dwójkę jest w stanie tak skomplikowane obiekt zrobić i to jest wyzwanie dla nie tylko zespołu naszego, ale i też wszystkich branżowców, naszych kolegów czy konstruktorów, z którymi pracujemy. Po zakończeniu dużej inwestycji Stadionu Śląskiego, którą prowadziliśmy, podjęliśmy tak samo zaangażowani w pracę nad projektem tego projektu w Katowicach. Bowiem cel, który sobie sami postawiliśmy, był bardzo wysoki, a przedłużenie konkursowe też bardzo konkretnie wyprecyzowane. I chciałbym tutaj powiedzieć, że przedstawione terminy, które pan prezydent nam przedstawił, będą dotrzymane, bowiem one uwzględniają nie to, że musimy stworzyć coś zupełnie nowego, tylko stworzone projekty muszą dostać dopasowane do porozumienia, które zawarliśmy. Więc, żeby tutaj była jasność, projekty te są i projekty te będą teraz i są już dalej opracowywane, aby osiągnąć cel, który sobie postanowiliśmy przy zachowaniu wszystkich funkcjonalnych i konstrukcyjnych, to też to, co pan prezydent chyba powiedział, efektów, bo te trzy elementy, funkcja, konstrukcja i forma wynikają, muszą zostać takie, jakie były.